No i stało się tak, że Pan Bóg stwierdził, że dosyć już tej Sodomy i Gomory na ziemi, za 3 tygodnie koniec świata. I wezwał na konferencję 3 najważniejszych ludzi na świecie, czyli Trumpa, Putina i Jarosława Kaczyńskiego. I słuchajcie, koniec z interesem, za 3 tygodnie koniec świata, a jak wy to przekażecie na dole, co z tym zrobicie, to już wasza sprawa. Do widzenia. No i schodzą. Trump zwołuje Zgromadzenie Narodowe w Stanach. Słuchajcie, mam dwie wiadomości. Dobro i zło. Dobra jest taka, że Bóg istnieje. Naprawdę, Bóg istnieje. A zła jest taka, że za 3 tygodnie będzie koniec świata, więc módlcie się, pokutujcie, bo lekko nie będzie. To samo Putin na Kremlu zwołał zgromadzenie, tą Wierchową Radę, czy jak to się to nazywa. Mówi, słuchajcie, mam... Ale tam no, była Rada Najwyższa, pokazuje Duma, w Rosji jest Duma. Dumę Państwową, Zdrowo, wszystko. Mam dwie wiadomości, dobro jest dobro. Dobra jest taka, że Pan Bóg istnieje. A zła jest taka, że za 3 tygodnie koniec świata, więc myśmy tutaj od rewolucji tak żeśmy nawet radiali, to ja nie wiem, towarzyszki, towarzyszki, że z tego wygrzebie. No i jest Zgromadzenie Narodowe w Polsce, Sejm, Senat, to będzie prezes na ulicy. Słuchajcie, mam dwie wiadomości. Dobro i dobro. Pierwsza jest taka, że to istnieje. A druga, Prawo i Sprawiedliwość rządzi do końca świata. Tak. I tym optymistycznym akcentem serdecznie dziękujemy panu posłowi za wizytę. Dziękuję również. Zapraszamy częściej do powiatu, bo tak jak no, bo w sumie to jest nasza pierwsza. Tutaj moja pierwsza, znaczy nie w powieści Pyrzyckim, ale...